Do wyborów pozostały już tylko 4 dni, a jeszcze do soboty można się zgłaszać do komitetów wyborczych, żeby wziąć udział w obywatelskiej kontroli wyborów. Obserwatorzy społeczni to takie osoby, które pilnują przebiegu głosowania i, mówiąc kolokwialnie, patrzą komisjom wyborczym na ręce. Jakie prawa i obowiązki mają obserwatorzy i dlaczego ich obecność podczas wyborów nie powinna dziwić? O tym Fatima Orlińska. Chcemy, aby nadchodzące wybory były równe, powszechne i bezpośrednie, a głosowanie odbywało się w sposób tajny, mówią ci, którzy podjęli się, jak sami mówią, ważnej misji pilnowania wyborów. W samym województwie śląskim tylko z ramienia jednego ruchu społecznego w niedzielę 15 października w lokalach wyborczych pojawi się ponad 1000 obserwatorów. Mamy skonstruowaną infrastrukturę informatyczną. Jesteśmy w stanie zweryfikować, czy wynik wyborczy, który jest podawany jako ostateczny przez Państwową Komisję Wyborczą, czy to jest to samo, co suma cząstkowych wyników zebranych z poszczególnych wyborów. Każdy obserwator społeczny jest wcześniej przeszkolony. Obserwować przygotowania komisji wyborczych do głosowania, sam jego przebieg, jak i kontrolować liczenie głosów mają prawo również mężowie zaufania. Prawa zarówno jednych, jak i drugich reguluje kodeks wyborczy, a kandydaci zgłaszani są głównie przez komitety wyborcze. Mają prawo obserwować tylko czynności, nie mogą w żaden sposób komisji pomagać, nie mogą komisji absolutnie przeszkadzać, mogą rejestrować swoimi urządzeniami nagrywającymi cały przebieg procesu głosowania, natomiast muszą pamiętać, że oprócz przepisów kodeksu wyborczego, czego są również przepisy normujące ochronę dóbr osobistych, ochronę wizerunku danych osób. Po zakończeniu głosowania lub jeszcze w jego trakcie mogą wnosić swoje uwagi do protokołu. Nie tylko społeczni obserwatorzy i mężowie zaufania, ale wszyscy chętni do lokali wyborczych będą mogli 15 października dojechać za darmo komunikacją miejską ZTM. Lokale wyborcze są czynne od 7 do 21, więc w tym czasie będzie można bezpłatnie podróżować autobusami, tramwajami, trolejbusami zarządzanymi przez Metropolię. Mówimy tutaj o obszarze nawet większym niż Metropolia, bo ZTM kursuje na terenie 56 gmin województwa śląskiego. Nie potrzeba będzie żadnego zaświadczenia w tym celu. Dlatego też w tym dniu nie należy spodziewać się kontroli biletów. Za to obserwatorzy zapowiadają kontrolę głosowania.